Szalony ojciec zabija psa i rzuca swoim 16-miesięcznym synem. Około 10 rano policja dostała zgłoszenie dotyczące Rodneya Jermaina Lee, który był pod wpływem narkotyków i używał przemocy wobec własnej rodziny. Według doniesień policji 31-latek zabił swojego psa przy pomocy szpon z halloweenowego kostiumu. Chwilę później chwycił swojego 16-miesięcznego syna i rzucił nim o okno. Dziecko straciło przytomność. Wkrótce do domu przyjechała żona mężczyzny. Kiedy otworzyła drzwi, Lee siedział na ziemi z dzieckiem w morzu krwi. Zabrała mu dziecko i zadzwoniła po pomoc medyczną. Policja była zmuszona związać mu nogi, by go obezwładnić. Dziecko dochodzi do siebie w szpitalu.